jednym z ostatnich przykładów takiej postawy, że religię katolicką wykpiwają, no. Prawda, bezpardonowe późniejsze spektakle. Tak się oni gender boją, tak się gender, że od diabła, wszystko jest od diabła. No. I no, wyszydzanie tego, tak, co bo mówią, że pedofilia w kościele, to że religia katolicka jest wyszydzana, wyszydzana. Chociażby w ostatnim roku, roku kalendarzowym, który dobiega powoli końca. Tak więc jest to bardzo niepokojące. I też mamy dzisiaj wyraźne ataki, prawda, na dziedzinę prawa. Wiemy, jaki jest kłopot, jakie są trudności z reformowaniem sądownictwa dzisiaj. W dziedzinie prawa podważa się istnienie prawa naturalnego, a lansuje się tak zwany pozytywizm prawny, w którym podtrzymuje się tezę o prymacie prawa stanowionego przed prawem Bożym, naturalnym i objawionym. Odrywa się moralność od prawa, lansuje się tezę, że prawda jest do ustalenia przez głosowanie. A my przecież wiemy, że prawda jest dana przez Boga. Człowiek nie jest jej kreatorem, ale jest jej lektorem. Dobrze wiemy z niedawnych lat, że w imię prawa stanowionego przez niektórych przywódców i niektóre rządy, nawet demokratycznie wybrane, poniżano i niszczono ludzi. Przypomnijmy, że papież Benedykt XVI przypomniał niemieckim parlamentarzystom, gdy był na terenie Niemiec pielgrzymką, słowa świętego Augustyna, że wszelka władza, która nie respektuje prawa Bożego, staje się wcześniej czy później bandą złoczyńców. Tak więc tutaj możemy właśnie wspomnieć właśnie o tych kłopotach, jakie mamy z dalszym ograniczeniem prawa do aborcji. Jakie są przepychanki, prawda, no, w naszym kraju także. To proszę, drogi słuchacze, może wystarczy, żebyśmy jeszcze mieli parę chwil na pokazanie właśnie roli Radia Maryja i także innych, prawda, mediów toruńskich właśnie w tym odporze, jaki się daje na terenie naszej ojczyzny tym właśnie zjawiskom, o których właśnie wspomniałem. Drodzy słuchacze, możemy tak w kilku punktach właśnie wskazać na tę niezwykłą i ważną rolę Radia Maryja dzisiaj, gdy świętujemy jego 28. rocznicę powstania. Przede wszystkim Radio Maryja uczy nas modlitwy. Z radiem się modlimy, a radio się modli z nami. Jest w programie każdego dnia tyle tych chwil, kiedy możemy się właśnie łączyć z radiem w modlitwie. Czynią to nie tylko chorzy, starsi, ale także inni ludzie, którzy akurat w tym czasie, prawda, mogą poświęcić swoje chwile modlitwie. Tak mamy, idąc tak właśnie od godzin rannych, modlitwę Liturgium Godzin, którą zaczynamy właśnie po godzinie 6:00. Potem mamy Różaniec Święty, mszę świętą z homilią. Tak, i potem modlitwa jeszcze wraca w ciągu dnia wielokrotnie. Znowu różaniec, prawda, o 12:30, także potem modlitwa w ciągu dnia z brewiarza, tak, i po południu i wieczorem, prawda, mamy też różaniec, mamy apel jasnogórski. Tak więc możemy powiedzieć, że rzeczywiście Radio Maryja pomaga nam w nawiązywaniu i pogłębianiu kontaktu z Bogiem. Nie jest przesadą powiedzieć za księdzem biskupem Edwardem Frankowskim, że Radio Maryja
rozmodliło Polskę. Moi drodzy, no ale to nie jest modne. Ludzie nie lubią się modlić, a jeszcze do bramy z kości słoniowej, do wieży Dawidowej, daj spokój. Jest po prostu dzieło formacji i ewangelizacji. I tutaj brama z kości słoniowej, wieża Dawidowa, no to do młodych, do ludzi z takimi modlitwami, no to puknij się w łeb. Kup sobie Biblię, czytaj Biblię i zgodnie z Biblią to, jak człowiek już taki niedoskonały. Proszę Państwa, Radio Unplugged, Radio Tok FM, Euroconchita, Barbie Baby Langström. Ludzie wolą, wiesz, sobie robić selfie nowe, wiesz, muzeum jest, o, Muzeum Kosmos, o. Homilia, tak, coś.